Jestem kierownikiem Regionalnego Centrum Wolontariatu Centerko, a więc w Centerko odpowiadam za organizację naszej pracy, zarządzaniem zespołem, kwestiami merytorycznymi, tworzę projekty, koordynuję ich przebieg, a także współpracuję z naszym otoczeniem i naszymi partnerami. Cześć, mam na imię Ola i w Centerku zajmuję się głównie pośrednictwem wolontariatu, to znaczy gromadzę oferty różnych prac wolontarystycznych z organizacji i zachęcam naszych społeczników do włączania się w różne działania na terenie naszego miasta. Organizuję półroczne zebrania dla koordynatorów i kwartalne zebrania dla wolontariuszy. Dzięki temu staram się dla tych dwóch grup tworzyć taką przestrzeń do wymiany informacji, do dzielenia się wiedzą i do wzajemnego inspirowania się do dalszych działań. Prowadzę także szkolenia podstawowe dla wolontariuszy oraz szkolenia rozwijające. Na szkoleniach podstawowych wolontariusze dowiadują się o wolontariacie wszystkiego od początku, wolontariat w polskim prawie, jak to wygląda, czym jest w ogóle wolontariat, jak można działać, gdzie można działać i w jakie obszary można się zaangażować. Natomiast na szkoleniach rozwijających uczę wolontariuszy pracujących z dziećmi i młodzieżą różnych aktywności i różnych zabaw, które można zaproponować właśnie na takim wolontariacie z dzieciakami. Są to gry integracyjne, różne aktywności plastyczne, sportowe itd., które można zaproponować dzieciakom właśnie przebywającym w różnych placówkach, takich jak dom dziecka, świetlice środowiskowe, świetlice socjoterapeutyczne itd. W Centerku zajmuję się także działką animacyjną, to znaczy razem z wolontariuszami sami organizujemy takie akcje animacyjne lub włączamy się w wydarzenia na terenie Łodzi. To są różnego rodzaju targi, pikniki właśnie w przestrzeni miejskiej. Organizuję różne wydarzenia u nas w Centerku, tak? Takie jak szycie małpek ze skarpetek albo wieczory gier planszowych. I to są takie wydarzenia, które mają na celu nie tylko zintegrowanie wolontariuszy, ale też dzięki temu możemy podczas takich wydarzeń zrobić coś dobrego dla innych. Od tego roku zaczęłam realizację wizyt superwizyjnych w organizacjach na terenie województwa łódzkiego. Jest to 10 placówek, głównie z mniejszych miejscowości, które podjęły się zadania stworzenia takiego centrum wolontariatu właśnie w swojej lokalnej społeczności. Cześć, nazywam się Michał Ciesielski. W Centerku odpowiadam za sprawy administracyjno-biurowe. Jestem m.in. opiekunem wolontariuszy działających długoterminowo w sposób zorganizowany. Cześć, ja jestem Magda. W Centerku zajmuję się szkoleniami, mentoringiem, coachingami. Jestem trenerką, coachem, mentorką, asesorką. Możecie mnie spotkać podczas szkoleń, warsztatów, ale też podczas certyfikacji. Cześć, nazywam się Seweryn i w Regionalnym Centrum Wolontariatu Centerko odpowiadam za publikowanie live streamów oraz webinariów w ramach projektu Regionalny Punkt Doradztwa Wolontarystycznego i te materiały są udostępniane raz w miesiącu. Oprócz tego udostępniam te materiały na naszych portalach społecznościowych, na Facebooku, na Twitterze oraz na Instagramie, a także wrzucamy to na nasz kanał na YouTubie. Także tutaj moim głównym celem w Centerku jest właśnie promowanie i udostępnianie tych materiałów na zewnątrz. Ponadto jestem trenerem naszej grupy Jojo Seniorzy, która prężnie działa od września 2019 roku. Także tutaj ekipa działa. Teraz mamy troszkę przerwę ze względu na kwarantannę, ale ekipa dzielnie trenuje w domu. Także tylko czekamy na powrót i mam nadzieję, że to nastąpi już niebawem. Wolontariat jest dla mnie osobiście spełnieniem marzeń. Wolontariat jest dla mnie sposobem na życie. To jest taka aktywność, która pozwala się sprawdzić, która pozwala nabyć nowe umiejętności, poznać nowych ludzi, ale przede wszystkim jest to możliwość dołożenia swojej cegiełki
do poprawy tego świata i pomocy innym. Wolontariat jest dla mnie pożytecznym sposobem spędzania czasu wolnego. Wolontariat to dla mnie przede wszystkim taka przestrzeń wymiany dóbr, możliwości, talentów, potencjału i taka przestrzeń nawiązywania wspaniałych relacji. Najprościej rzecz ujmując, dla mnie wolontariat jest to po prostu działanie na rzecz osoby trzeciej, która jest dla nas jakby bezkosztowna. Jedyne co to wymagana jest od nas chęć, zaangażowanie, a my z kolei nie oczekujemy niczego materialnego w zamian. Robimy to z dobrego serca i aby pomóc tej osobie, tak? Wolontariat jest to taka potrzeba wsparcia osoby, jakiejś instytucji, żeby po prostu lepiej im się żyło, tak? Więc to jest dla mnie najprościej ujmując wolontariat. Nie wiecie o mnie, że jako dziecko, 13-letni chłopak, prowadziłem fan klub muzyczny, korespondowałem z ludźmi z całej Polski. Później, jako już starszy, kontynuowałem moją pasję i też rozszerzyłem swoje korespondencje na teren Niemiec. I tam też dzieliłem się swoją wiedzą z zakresu właśnie muzyki tanecznej. Być może to był taki początek tego, że miałem taki bakcyl do zarządzania ludźmi, organizacją pracy i pomysłów. Myślę, że niektórzy nie wiedzą, że od 12 już lat gram na gitarze, a od niedawna właśnie też na ukulele. Mój pierwszy wolontariat długoterminowy odbyłem w przedszkolu z dziećmi. Jakiś czas temu miałam włosy do pasa, jeździłam na koncerty do Jarocina i zjeździłam Europę autostopem. A obecnie, cóż, śpiewam głośno w samochodzie, praktykuję jogę, gram na dżembę i pływam delfinem. Pozdrawiam serdecznie. Oprócz tego, że jestem instruktorem tańca, to również zajmuję się DJingiem oraz tworzę muzykę. Także tutaj jestem artystycznie na kilku płaszczyznach. Do tego jestem instruktorem dietetyki. I właśnie kończę też studia z tego kierunku. Także niebawem licencjat. Trzymajcie kciuki i to byłoby ode mnie na tyle.